Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 19 dzień marca, godzina 9, wspaniałe sobotnie przedpołudnie, a my w gronie tutaj ekspertów, organizatorów Elite Ligi spotykamy się z Wami, aby opowiedzieć o mijających ostatnich 5 tygodniach sezonu zima 2022. Z nami są Patryk, Dominik oraz oczywiście Kuba. Witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ta audiolektura bardzo Wam przypadnie do gustu. Zaczynamy! Elite 9 Liga. Zima. Emocje do samego końca. DPD kontra Karlsmaj. Która z tych drużyn zdobędzie mistrzostwo? Czy możemy dojechać już Patryka? Czy Stanley Black & Decker to niesamowita niespodzianka, szczególnie dla dwóch ekspertów, co się zowią Kuba i Patryk? Czy Dominik jako ekspert może przewidywać wyniki w Totka? Na te pytania odpowiemy już za chwilę. Jedziemy. W takim razie zaczynamy od DPD i Karlsmaj. Wydawało się, że panowie samochodziarze zdobędą mistrzostwo w cuglach, a tu jednak niespodzianka. Karlsmaj, który zaliczył porażkę z DPD, bezpośrednim rywalem o mistrzostwo, wyhamował swoje tempo i przed ostatnią kolejką są 2 punkty za DPD. DPD już wydawało się, że też sięgnie po mistrzostwo w którymś momencie, już zakładaliśmy im złote medale, ale porażka z Atosem, gdzie panowie w niebieskich koszulkach w niesamowity sposób sprężyli się na czerwone diabły. Na gotowych na zwycięstwo czerwonych. I już wtedy panowie chyba mówili o mistrzostwie, więc... Przed meczem kapitan. Kapitan. 10-0. Kamilu, pycha kroczy przed upadkiem. Przyszedłeś przed meczem, powiedziałeś 10-0 dzisiaj na miękko. I było 5-8. I co? I byś ręki nie miał, gdybyś się założył. Dlatego wracamy jeszcze do dojeżdżania. Patryku, przypominamy o twoim podium. Przypomnij, tak, jak wyglądało. Tak, powiedziałem, że możecie mnie dojechać za to, że typowałem na pierwszym miejscu Karlsmaj, ale tu jeszcze spokojnie. Na drugim miejscu typowałem DPD. Panowie, przepraszam, ale sami jesteście sobie winni. I na trzecim widziałem Ekipkon. Biorąc pod uwagę to, że jednak tabela jest dość spłaszczona, no to wiele się nie pomyliłem. Broni się, prawda, Kuba? Tak próbuję. Próbuję się bronić. Próbuję wyjść z twarzą. Podobna sytuacja dotyczy się moich przewidywań. Ja również wspomniałem o DPD, o Karlsmaj i o drużynie Wedel. Ja typowałem ekipę granatowych jako tą, która wskoczy na podium, miejsce trzecie. Karlsmaj według mnie był kandydatem do mistrzostwa, natomiast DPD do wicemistrzostwa. Także się pomyliłem, ale chyba nie tak bardzo. Na tą chwilę Ekipkon, typowany przez Patryka, i Wedel mają dokładnie taki sam stosunek punktowy, 14, i zajmują miejsce 4., 5., 6. ex aequo z drużyną Arkadis, która okazuje się być takim czarnym koniem drugiego... No to warto zaznaczyć. ...drugiej części sezonu, ale mimo wszystko nieco mniejszym czarnym koniem aniżeli Stanley Black & Decker, o którym być może chcesz, Dominiku, powiedzieć. Czerwone diabły, śrubokręty, tak też ich nazywamy, bo Stanley Black & Decker to jest producent różnego rodzaju sprzętu, różnych dziwnych narzędzi do budowlanki. Nikt się tego nie spodziewał, że czerwone diabły tak świetne, znaczy czerwone diabły, czerwonych diabłami nazywamy DPD. To będzie tak lepiej, że śrubokręty fantastycznie rozkręcą się w drugiej części sezonu. Ja tu mam satysfakcję po raz kolejny, że ja właśnie czułem, że panowie ze Stanleya wjadą na podium. To było moje trzecie, panowie, z brązowym medalem. No i akurat w tym przypadku tu mam 100%, bo brązowy medal obstawiam u Stanleya, więc Stanley z brązem na pewno już jest. Już nikt nie odbierze. Nie wiadomo, kto będzie na pierwszym miejscu. Uśmiecham się, że może jednak Karlsmaj i wtedy 100% skuteczności, ale zobaczymy w ostatniej kolejce. Natomiast ja czułem, bo widziałem grę Szymona i Pawła, o których mówiłem w pierwszym podcaście. Więcej już nie będę mówił, natomiast z Karlsmajem znowu Patryk może sobie zażartować, że rzucił klątwę, bo powiedział, że druga połowa w wykonaniu Karlsmaju w zeszłym sezonie była
nieco średnia, więc tak samo jest i w tym. Pytanie, czy w ostatniej kolejce przeciwko Atosowi Karsmile uratuje ten sezon? Jak ty czujesz to, Patryk? No właśnie patrząc na mecze z ostatniej kolejki, które nas czekają, to wydawałoby się, że to Karsmile ma chyba najtrudniejszego obecnie rywala. Jeżeli patrzymy na Stanleya i no mecz tutaj Euler Hermes, Stanley Beckendecker tutaj, chociaż kurczę nie wiem, no Euler Hermes też potrafi się postawić, więc Stanley też nie będzie miał łatwej przeprawy, ale Atos ostatnimi czasy zaskakuje, no potrafił tutaj zdetronizować DPD. Karsmile musi się mieć na baczności, więc no myślę, że DPD chyba wygra z Onvelo, ale znowu ponownie, no Onvelo też potrafi tak stanąć koniem, więc te ostatnie mecze będą naprawdę bardzo, bardzo wymagające, bardzo zaskakujące. Słuchajcie, to ja może tutaj się dorzucę swoje dwa grosze. Zgadzam się z tobą, Patryku i Dominiku, że mecze będą ciekawe, natomiast jest na tyle ciekawie, że to jest ostatnia kolejka. Zespoły walczyły cały sezon, cały kwartał, całe trzy miesiące, aby być na podium. DPD nie ma innej opcji, aby zwyciężyło. Karsmile nie ma innej opcji, aby zwyciężyło, podobnie jak Stanley Black&Decker. Obyś nie musiał tego cofnąć, Jakub. Obym tego nie musiał cofnąć. Stanley Black&Decker zrobi stanie na głowie, żeby wygrać z Euler Hermesem. Nie będzie to łatwy mecz, ale żaden mecz dla Stanley Black&Deckera nie jest łatwy. Dlatego ja tak się dziwię, że oni są, chłopcy śrubokręcy są na trzecim miejscu, bowiem oni nie wygrali żadnego meczu w Cuglach. To jest każdy mecz wyszarpany z Riders Express 4-3 po męczarniach. Z ekipką 2-0, wymęczone, wyłuszone. Onvelo 6-0. No ale tu też z ekipkonem był, akurat bym powiedział, że raczej ciężary. Mieli dużą przewagę i ekipkon zbyt wiele nie... No tak czy inaczej. Powiecie, że to jest łatwy mecz, że oni wygrają w Cuglach? Nie. Euler Hermes no właśnie, jest no właśnie bardzo... powiedziałem, że no to nie będzie łatwe spotkanie. No ale nie dlatego, że Euler Hermes jest taki dobry, tylko dlatego, że Stanley Black&Decker gra taką siermiężną piłkę. No fajną, ja im kibicuję. Nie, Kuba, no przepraszam, Szymon i Paweł grają siermiężną piłkę? Nie grają, ale chciałem rzucić kij w browisko, żebyście coś zareagowali. Niemniej jednak uważam, że Stanley Black&Decker wygra z Euler Hermesem. DPD pokaże lekcję futbolu drużynie Onvelo. I Karsmile ma najgorzej. Atos to jest drużyna nieprzewidywana, odkąd Anas, nasz nowy Ananas w drużynie Atos, dołączył do ekipy. Przypomnę, drużyna Atos to jest firma francuska, posiadająca wielu, wielu graczy z Zdaje się, wschodu. Że pan kolega Anas jest z Maroko chyba. Maroko, Libia, Egipt i jest jeszcze Algieria. To jest północ Afryki i odkąd Anas dołączył do drużyny Atos, niebiescy przeistoczyli się w no taki prawie potwór jak Arkadis. Ja to powiedziałem 5 tygodni temu, pamiętam jak dziś, że Arkadis wychodzi na każdy mecz nie jak Kopciuszek, o przegramy. Arkadis wychodzi teraz z tych takich delikatnych, mięciutkich chłopców, to są już tacy naprawdę wojownicy. Widziałem mecz Arkadis Ekipkon 5-5. To tam po prostu kiedyś po prostu gracz Arkadisu to się przewracał o własne nogi. Teraz to w ogóle łapie, ciągnie taki, tak nazwijmy to w takim pozytywnym słowo znaczeniu, taki jest buńczuczny. No, jakbym miał wskazać największe zaskoczenie pozytywne tego sezonu, to właśnie byłby to Arkadis. To jest Arkadis numer jeden. Pamiętając ich początki, to Arkadis tutaj dla mnie wygrywa. Tą... Stanley Black&Decker, ponieważ są na podium, to jest miejsce drugie pozytywne, a miejsce trzecie to jest Atos. Atos, który zdobywał 2 punkty czy 3 punkty w sezonie, teraz ma punktów 11 i absolutnie będzie walczył przynajmniej w pierwszej połowie jak równy z równym z Karsmile. Także Karsmile z tej czołówki ma najtrudniej, no ale wiadomo, tam... lekka kontuzja Kuby. Kuba szefuje temu zespołowi. Bardzo będzie chciał, aby chłopcy przynieśli mu prezent w postaci... No być może Szymon Mogieliński może wpadnie. Srebrnych medali. Także wydaje mi się, że to zostanie status quo. DPD mistrzem, Karsmile wicemistrzem, Stanley Black&Decker drugim wicemistrzem. Wydaje mi się, że nie ma takiej opcji, żeby DPD przegrało, Karsmile wygra i przeskoczy. No nie ma tutaj takiej opcji. Natomiast jedno jest pewne. Stanley Black&Decker nie ma szans na miejsce drugie, nie ma szans na miejsce czwarte. Jest bezpieczne, jest komfortowo usposobione i śrubokręty sobie to wykręciły. Arkadis,
czwarte miejsce. Kto by się spodziewał, że Arkadis będzie tu za podium? Jest to naprawdę najbardziej pozytywny zespół. No i ekipką tutaj wskazywany przez ciebie na podium. Na jednak chłopcy nie udźwignęli tego. Też czasem się dziwię. Chłopcy i Dominika. I właśnie chciałem tu powiedzieć, że Kuba nawiązywał, żeby poprawiła tapir Dominika i bardzo dziękujemy, że pojawiła się przed naszymi kamerami. Była to niezwykle sympatyczna rozmowa. Tak, dzięki. No i przede wszystkim dzięki. Zwróćmy uwagę na to, że ona w ostatnim meczu strzeliła dwie bramki. Tak jest. Natomiast wszystko wskazuje na to, z doniesień z ostatniej chwili wiemy, że najprawdopodobniej drużyna pomarańczowych, czyli Ekipkon, nie wiem, jej losy są stoją pod znakiem zapytania. Nie znamy jakby dalszych planów, ale najprawdopodobniej drużyny tej nie zobaczymy. Może to się zmieni, ale fakty są takie, że drużyna ta zdobywa w sezonie zimowym 14 punktów, co jest naprawdę solidną ilością punktów. No i teraz pozytywne zaskoczenie. Kolejne to jest Atos. Wspomniałem o tym, niebiescy z takiej prowincji piłkarskiej, takiego Kopciuszka, takich ludzi z jakiejś suburbii. Wychodzą teraz i naprawdę walczą jak równy z równym. No i teraz przed nimi mecz z Karsmajlem. Gdyby udało im się wygrać, mieliby 14 punktów i byliby w tym takim peletoniku pościgowym. Lekkie zaskoczenie in minus to jest drużyna Wedel. Wierzyłem w to, że chłopcy, którzy trenują w czwartki, doszlifują formę i Darek Nowak pociągnie ekipę z Pragi. Słodkie czekoladki, ewentualnie gorzka czekolada, bo tam też w tym wyrobie, w portfolio wyrobów jest gorzka czekolada, że Wedel jednak wskoczy na to trzecie miejsce podium. Brakuje kilku punktów. Drużyna Wedla w ostatniej kolejce grać będzie z Ekipkonem. To będzie mecz o miejsce czwarte. Taka sama liczba punktów po 14, więc będzie to niezwykle ciekawe spotkanie. Riders Express, chłopcy, końcówka sezonu bardzo, bardzo całkiem pozytywna, może nie bardzo, ale napawa optymizmem. Ridersi wygrywają właśnie 2-1 z Wedlem, w ten sposób zabierając szansę ptasim mleczkom. No i wcześniej również pozytywne przebłyski, porażka 3-4 ze Stanley Black & Deckerem. Pokazuje, że no i remis 3-3 z Onvelo, że Ridersi grać w piłkę potrafią. Onvelo to jest taki tutaj minusik dla nich. Według mnie drużyna czarno-pomarańczowych gdzieś ten lwi pazur zatraciła. Tak naprawdę pytanie, czy ten lwi pazur posiadała. Czy to jest żeby taki coś zatracić, to trzeba to posiadać. Niemniej jednak dobrze wyglądają chłopcy w pomarańczowych spodenkach. Widać, że tam wszystko się układa dobrze. Ale tam się układa cały czas. To jest w tym sezonie, to ta drużyna się cały czas układa. Tam jeszcze są takie małe roszady składowe. Okay. Jak się wchodziło kiedyś na stronę internetową, było napisane strona w budowie, to tam jest drużyna w budowie cały czas. Słuchajcie, to są programiści. Dobrze, że nie wiecie, 404. To jest programistów. Ktoś dostanie 100 zł więcej, już lecę do innej firmy, bo tam dają podwyżkę. Tak, dlatego tutaj Onvelo, to jest taka jeszcze enigma, czekamy może trzeci sezon. Tak jest. Powiem tylko tyle, że wraca do Elite Ligi firma Pretius. To też jest taki lider tej branży. Ale do 9 ligi? Nie, wyżej, zdecydowanie. Właśnie, wyżej. Panowie z Onvelo będą musieli poczekać na spotkanie z Pretiusem. A tam wśród tej drużyny Cabi, również pochodzący oryginalnie z Siedlec. To jest historia. Ja się o tym dowiedziałem gdzieś tam wiele lat później. Ciągle te Siedlce, prawda? Pamiętajcie. Pogoń Siedlce jest na trasie Brześć, Warszawa. Także tylko Borubar. Będziemy was bronić. Artur Borut zagra. Będziemy was bronić. Słuchajcie, Onvelo, także drużyna w budowie. Pod uwagę gry Legii, to może niedługo pójdzie na drugą emeryturę i zawita do nas. Panowie, troszkę jeszcze skupienia. Euler Hermes, 7 punktów. Ostatnio, w ostatnim tygodniu, bardzo fajny mecz Artura Parola. Finalnie tak. Piękna bramka z czuba. Tak jest. Szpic wjechał od słupa gol. Także wszystko fajnie. Była tam rotacja. Creme de la Creme, zespół, który bardzo motywujemy. Za nimi premierowy sezon. Bill Finger, Te Bodin, Inżynierowie. Wreszcie
naprawdę tam jaskółka, taka wiosenna jaskółka zawitała, naprawdę fajne mecze. Tak naprawdę to kilka dobrych jaskółek. Kilka dobrych jaskółek, absolutnie. Tam Andy z przodu walczył, biegał. Tak. Nie, no jesteśmy zbudowani. Myśleliśmy, że zespół, który zdobywa 0 punktów, powie sobie w połowie sezonu, nie, no panowie, no nie nadajemy się. A tu absolutnie jest zupełnie odwrotnie. Drużyna chce grać, chce się rozwijać, chce zbierać piłkarskie doświadczenie i szlify. Także kibicujemy drużynie i dziękujemy za ten naprawdę fajny sezon. Pilfinger de Bodin w ostatniej kolejce spotka się z Arkadisem. No, tak jak powiedziałem, Arkadis to jest dokładnie taki poziom gry jak Pilfinger, znaczy Arkadis, jak Pilfinger de Bodin sprzed 3 sezonów. Z debiutu, no. Także Arkadis, niesamowita metamorfoza, ewidentnie jakaś nowa fryzura, coś tam wjechało, nie wiem, nowy błyszczyk. No brawo, brawo. Kibicujemy teraz drużynie Pilfinger de Bodin, aby poszli krokiem swoich kolegów. Właśnie, Arkadis to też jest branża inżynieryjno-budowlana, tak, 100%. Także tu będą derby budowlańców. Panowie, to moje przemyślenia, podsumowanie. No to na jakie mecze czekamy w ostatniej kolejce? Najlepsze. Przede wszystkim Ekipa Wedel o miejsce 4. Tak jest. Aller Hermes. Przede wszystkim 3 spotkania, które dadzą mistrzostwo, wicemistrzostwo i 3 miejsce, czyli spotkanie DPD z Onvelo, którym faworytem jest DPD. Spotkanie Karsman z Atosem, chyba najbardziej ciekawe. No ale Karsman raczej będzie dowoził to zwycięstwo. No i Stanley Black & Decker, śrubokręty z Euler Hermesem. Czyli to są 3 spotkania, w których mamy faworytów z racji tego, że no, widzą metę przed sobą. A oprócz tych 2 spotkań, derby czwartomiejscowców, czyli zespoły z 14 punktami, Ekipkon i Wedel oraz Arkadis i Bilfinger de Bodin, czyli derby budowlańców. No to ja powiem ze swojej strony, że czekam widzę jako takie najbardziej spektakularne mecz Euler Hermes ze Stanleyem. Tutaj Euler Hermes będzie chciał na koniec coś uszczknąć dla siebie. No i Atos Karsmal. Na to spotkanie chyba czekam najbardziej. No to może być sensacja. Nie życzę tego ekipie Karsmal, ale to może być trudny mecz i przykry dla jednej ze stron. Przejdźmy do strzelców. Tutaj tak jak w całym sezonie jest bardzo wyrównana walka. Zwróćcie uwagę, że jest... Szczerze, że to w 9 lidze tabela elit strzelców jest chyba najbardziej wyrównana ze wszystkich poziomów. Tak, też zwróciłem na to uwagę, szczególnie, że no właściwie to 6 zawodników, 5 zawodników ma szansę na króla strzelców, bo i Konrada Damańskiego bym nie skreślał na tej liście. Wiem, że lubi strzelać gole, bo rozmawiałem z jego córką i śmiała się, że tata zawsze jak wraca do domu i jest mecz na Veo, to odpala swoje bramki, więc później też z nim rozmawiałem i śmieszkowaliśmy sobie trochę z tego. No ale gdybym miał powiedzieć swoją predykcję, kto zostanie królem strzelców, to zostanie nim Karol Zaręba, który ma 1 gol mniej. Ale nie skreślałbym też Szymona, więc no zobaczymy. Ja tu się chyba nie pokuszę o wskazanie, bo tak naprawdę wszyscy 4 i cała pierwsza czwórka tu może, to jest loteria. Także tu bym się, ja się nie pokuszę. Nie wiem, Kuba, jak ty to widzisz, który zachowa, czy który zostanie, a może wszyscy zostaną ex aequo. Myślę, że ten, który zachowa cierpliwość, wykorzysta szansę i będzie skuteczniejszy. A konkret? Myślę, że ten będzie najlepszy. A konkret? Myślę, że Karol Zaręba. Jeżeli chodzi o elitę asystentów, tutaj Paweł Kaczyński jest chyba nie do dojechania. Tak. Stanley Black & Decker no, na pewno wyjdzie z medalami i prawdopodobnie z 2 statuetkami indywidualnymi, a na pewno z 1, więc no tutaj Paweł chyba to Szymon za tobą od razu, to chyba nie ma tematu, chyba ty zostaniesz elite asystentem. Tak jest, a wśród bramkarzy? Jeżeli chodzi o bramkarzy... Karol Wrzaskiewicz z DPD, myślę, że to ale jest... on nie zagrał chyba całej liczby meczów. Ale... Okej, będziemy to analizować. Ale nie, Karol będzie miał przynajmniej... A nie, 8 meczów ma. Tak, i potencjalny 9, więc Karol będzie się liczył.
Panowie, przypominamy, że tutaj, jeżeli chodzi o bramkarzy, to jeszcze musicie poczekać do końca zakończenia sezonu. Mateo jest takim ciekawym golkiperem. A więc tak, Karol Wrzeskiewicz z DPD na pewno, Kuba Mezgleski z Wedla również będzie się liczył i powiem szczerze, a Mateo Pegararo ze Stanleya. I to by było na tyle. Słuchajcie, najciekawiej wygląda, znaczy ciekawie, ale Stanley Black&Decker, śrubokręty, zajmą miejsce trzecie, to już wiemy, i popełnili tylko 11 przewinień. To jest niebywałe. Czyżby Alberto Sandago nie grał w meczach? Bo Alberto potrafi 3 faule. Alberto jest... Chcesz powiedzieć, że ty przynajmniej połowa tych fauli z 11 to Alberto, tak? No to jest w ogóle 100%. To znaczy, tak mi się wydaje. Natomiast... Z drugiej strony zobaczcie, drużyna numer 10. Euler Hermes. 39 przewinień. Co ale tam się dzieje? Połowa pewnie Mańka. Zwróćcie uwagę, Marcina Krzywskiego. Mimo wszystko mała liczba jest tych fauli. Oczywiście, więc dlatego widzicie, grajcie w Elite Lidze. Elite Liga to jest kultura, sympatyczność, sympatia. Ale bo raczej się kojarzy te niższe ligi z kopaniem po nogach. A jednak tutaj zwróćcie uwagę, że bardzo mało fauli jest, więc jakby ta dziewiąta liga charakteryzuje się wysoką kulturą gry i raczej koncentracją na strzelaniu goli niż na kopaniu po nogach. Zgadzam się z tobą. Tak. Panowie, czy to było ostatnie słowo? Życzymy wam jak najmniej kontuzji. No i cóż, dziękujemy. Święta Wielkanocne się zbliżają, więc życzymy wam wszystkiego najlepszego i aleluja i do przodu. Widzimy się w nowym sezonie. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.